Bardzo dziękuję, że zgodziłeś się porozmawiać w tych trudnych okolicznościach. Widzę, że ty się nie nudzisz podczas kwarantanny. No, kwarantanna to przede wszystkim wymusza na nas pewnego rodzaju działania, no bo oczywiście na początku było miło przez pierwszy tydzień, kiedy można było posiedzieć w domu i rzeczywiście przyjąć tak zwany mocny chillout, odpocząć, zrelaksować się, bo któż wiedział, że to będzie taki trochę dłuższy czas na początku, to tylko tydzień, może dwa, a tymczasem okazało się, że to jednak jest taka trochę dłuższy okres. Wobec tego zająłem się takimi, że tak powiem, rzeczami, które dawno, dawno temu odłożyłem gdzieś tam, że być może kiedyś do tego dojdę, że trzeba będzie posprzątać garaż, pomalować strych, odgruzować coś, zająć się ogrodem. A dzisiaj, i to nie jest żart, być może ta góra tutaj, jeżeli chodzi o moją garderobę, jest niekompatybilna z tym, co ja teraz robię, ale rzeczywiście od samego rana, właściwie to od wczoraj, zajmuję się malowaniem sypialni. Muszę powiedzieć, że idzie mi nieźle, chociaż to prawie mój debiut. Nowe umiejętności też można zdobyć, jak się okazuje. No, są jakieś rzeczy, których się rzeczywiście można nauczyć, ale tak już zupełnie serio, no to oczywiście ten czas kwarantanny to czas, kiedy możemy rzeczywiście trochę się na nowo odnaleźć w roli męża, gospodarza domu, ojca chociażby. Wiele rzeczy gdzieś na przykład mi z racji z wykonywanego zawodu uciekało. Ja byłem człowiekiem, który ciągle był na walizkach przez ostatnie 16 lat. Wobec tego zdarzały mi się historie tego typu, że budziłem się rano we własnym domu, w sypialni i zastanawiałem się, zaraz moment, jaki to jest hotel, czy my jesteśmy dzisiaj w Kazimierzu Dolnym, czy być może to jest Radom. I dopiero po chwili zaskakiwałem, a nie, to już jest po trasie, jestem w domu. Więc trochę rzeczywiście zwolniłem i takie życie domowe też pewnych rzeczy uczy. Uczy przede wszystkim życia online, czego wcześniej nie robiłem. Wszystkim tym zajmował się ktoś inny, a nagle się okazało, że ja mam kompletnie dwie lewe ręce do tego i muszę się tego nauczyć. I to też jest pewnego rodzaju nauka. Trochę się wszystko zmieniło. Jak to będzie wyglądać później, to już zupełnie inna historia. Na pewno wymusza to, żebyśmy się trochę przestawili na inne tory. No ty też musisz się przestawić na inne tory, tak jak wspomniałeś, ale czy jest coś takiego, że czujesz taką małą presję, albo większą być może, że każdy od ciebie oczekuje, że ty będziesz wszystkich rozbawiał w tym trudnym czasie i pokazywał, że w sumie jest super, mimo że wcale nie jest również dla ciebie? Wiesz, ja w ogóle popełniam kabaret, że tak się wyrażę, wobec tego też i naturalnie w środku jestem napędzany pozytywną energią, bardzo lubię wariować, popisywać się gdzieś w domu. Ja mam tutaj od dłuższego czasu trójkę emerytów, mieszka ze mną teściowa, mieszka ze mną mój tato i jeszcze ktoś, i to są wszystkie te osoby, z którymi mieszkamy razem, żeby się wzajemnie sobą opiekować w tym trudnym czasie. No i wobec tego jest nas chyba z 7 osób w domu i ja postanowiłem, że nie będziemy się po prostu nudzić. Ja organizuję tutaj każdego wieczoru gry i zabawy, kalambury, to wszystko pod kryptonimem Kwarantanna Show. Ja to kręcę, ja to montuję, ja tu wrzucam jakieś napisy, jestem prowadzącym, angażuję tutaj tych ludzi do tego, żeby oni też współtworzyli ten program. Potem to wspólnie oglądamy, jeżeli oni mówią, że jest git, że jest w porządku, ja to wrzucam na Facebooka. Oni gdzieś w swoich społecznościach stają się gwiazdami. To jest, i to funkcjonuje od jakiegoś czasu. To oczywiście też pozwala nam, bo wiadomo, co dzieje się teraz w mediach. Media przekazują niestety ciągle złe informacje. Nie ma jakichś perspektyw pod tytułem, że proszę Państwa, już za 2 tygodnie będzie dobrze, będziemy mogli wyjść. Wręcz przeciwnie, proszę Państwa, zamykamy lasy. Więc mój tata ogląda, ale dlaczego lasy? No i się wywiązuje dyskusja. Więc ja mówię, słuchajcie, musimy wyłączyć telewizor, nie słuchajmy tych informacji. Ja robię kwarantanna show, zakładam melonik. Proszę bardzo, tutaj teściowa się ładnie ubiera, bierze pieska i skakujemy w jakieś takie humorystyczne, że tak powiem, przedsięwzięcia. I mamy też to szczęście, że mieszkamy tutaj z tej strony Warszawy, gdzie jednak jest zielono, że mamy kawałek ogródka, bo znajomi, którzy mieszkają z kolei na Mokotowie, mówią, Boże, my nie możemy wyjść na dwór. Znaczy możemy, ale za chwilę musimy wracać, bo policja krzyczy, że natychmiast wracajcie. A pogoda coraz ładniejsza, więc coraz trudniej zostać w domu. No słuchajcie, no jak można przeżywać taką wiosnę, która jest szczególnie piękna w tym roku, będąc zamkniętym? Jest to rzeczywiście duża katorga. My mamy spory taras.
trochę trawki, też są i zajęcia fizyczne. Mam rower, trenażer, więc tutaj też ja i emeryci razem robimy formę, żeby nie wyskoczyć z tej formy. Ale też naprawdę, słuchajcie, wspólnie gotujemy. Ja nauczyłem się po raz pierwszy w życiu, uwielbiam pierogi, ruskie pierogi po prostu i naleśniki, dałbym sobie uciąć rękę. Ale nigdy w życiu nie potrafiłem ulepić pierogów. I za sprawą pani Irenki, która jest z nami również tutaj na kwaterze, nauczyłem się robić ruskie pierogi. Słuchajcie, zapraszam, jak się wszystko skończy, zapraszam, jestem w stanie w ciągu jednego popołudnia ulepić 50 uszek pierogów. O, będę. Pierwszy dzień, jak się kończy, to ja już wpadam. Jeszcze chciałam zapytać, bo wspomnieliśmy o tych twoich podróżach, których przecież było sporo do tej pory. A ja jestem ciekawa, czy ty często odwiedzasz okolice powiatu żarskiego? No, przecież ja jestem z Żar. No wiem, dlatego pytam. Słuchajcie, ja generalnie mieszkam od 14 mniej więcej lat mieszkam w Warszawie. Stało się to tak dlatego, że przyjechałem tutaj do pracy do radia i zostałem, chociaż marzyłem o tym, żeby pracować w radiu w Krakowie i Kraków sobie gdzieś tam mocno ukochałem i bardzo chciałem, ale się nigdy nie udało, więc ta moja droga wcześniej radiowa to była taka, że trochę mieszkałem w Jeleniej Górze, trochę mieszkałem w Katowicach, w Bielsku. Trochę pomieszkiwałem w Warszawie, mieszkałem w kilku miejscach i jestem tu, ale tak naprawdę zawsze podkreślam to, że moje miejsce to jest może nawet nie Żary, tylko Sieniawa Żarska, bo ja się w Żarach urodziłem, w Żarach też się wychowywałem przez kilka lat, natomiast całe moje dzieciństwo i to wszystko, co pamiętam, co jest związane z moją tożsamością, to jednak jest ta moja ukochana wioska pod tytułem Sieniawa Żarska. Gdzie ja uwielbiam, ja zawsze mówię, że to jest taka wyspa zielona, gdzie się zawsze wszystko wolniej toczy, że to są przyjaciele z boiska, to są ludzie, z którymi ja milion razy jeździłem na rowerze, chodziliśmy razem na basen, robiliśmy różne, chodziliśmy na szaber, prawda? To są takie sytuacje, które ma się na całe życie. I ja jestem bardzo mocno emocjonalnie z tym miejscem związany i bardzo mocno utrzymuję takie bliskie kontakty z ludźmi z Sieniawy. Nawet miałem kiedyś takie marzenie, żeby robić tam, bo to jest wioska, która ma 850 mieszkańców, żeby robić tam letnie spotkania kabaretowe. I wymyśliłem coś takiego, to się nazywa Ściernisko. Postawiliśmy scenę na łące, z której to widać fragment dachu mojego domu. Przychodzą ludzie, jest 2000 osób pod sceną. Zapraszam kabarety najlepsze w Polsce, które tam przyjeżdżają i bawimy się przez 3 godziny. W tym roku mieliśmy to zrobić w czerwcu. Raczej tego nie zrobimy. Trudno też przewidywać, kiedy to zrobimy, jeżeli chodzi o ten rok, bo początkowo myśleliśmy, że może wrzesień, ale się okazuje, że jednak jest to zbyt ryzykowne. Ale krótko odpowiadając na pani redaktor pytanie, czy odwiedzam, tak, odwiedzam z największą miłością. Jakieś ulubione miejsce z tamtych okolic? Takie wiesz, top of the top. Jeżeli chodzi o Żary, to oczywiście to jest miejsce, które sobie ukochałem. Tam teraz już stoją jakieś budynki, ale wcześniej to było lotnisko, na którym to Jurek Owsiak organizował przez wiele lat Woodstock. Ja od mojego domu do tego miejsca miałem niespełna 5 km, ale zawsze spałem tam pod namiotem. Uczestniczyłem w tym od A do Z. I to jest to miejsce zawsze, które ja mam do tego ogromny sentyment, to właśnie mówię, tu kiedyś był prawdziwy rock'n'roll. Teraz muszę pojechać do Kostrzynia, nie zawsze się to udaje, no bo sierpień to jest też taki miesiąc, kiedy my gramy. Natomiast jeżeli chodzi o Sieniawę, o to miejsce, w którym się wychowałem, no to jest oczywiście boisko szkolne, na którym to jest zawsze, jak się spotykamy z kumplami, mówimy, słuchajcie, wtedy, kiedy graliśmy w piłkę, nie było żadnych komunikatorów, nie było telefonów komórkowych. Telefony może były dwa na wsi, miał je ksiądz i sołtys. A mimo wszystko potrafiliśmy się spotykać na tym boisku i naprawdę to brzmi jak jakaś legenda z lat 40. ubiegłego wieku, ale naprawdę i myśmy się potrafili spotkać w 30 osób na boisku o godzinie 15, żeby zagrać w piłkę. I to było niesamowite. Gdzie teraz? Bo teraz to jest tak, stary, gdzie jesteś, o której będziesz, a co robisz? Wtedy po prostu, więc to boisko szkolne, które teraz tam, gdzie była szkoła, już nie ma tej szkoły, to zarosło krzakami gdzieś tam, prawda, ale mimo wszystko mam ogromny sentyment i zawsze do tego wracamy. Stałe miejsca, jest taka Sieniawy Górka Kolejowa, słuchajcie. To jest coś takiego jak w Warszawie Górka Szczęśliwicka, prawda? Tylko, że ona jest 16 razy mniejsza i się zjeżdża na sankach przez jakieś 4 sekundy. Mimo wszystko to był dla nas zgiewon. To myśmy na szczycie tej górki zawsze robili ognisko i to jest też takie miejsce, z
spotkań w ogóle młodzieży, ale i też nie wiem, czy się mogę rozgadywać, bo jakby w Sieniawie też powstał kabaret. I to był kabaret sklejony z ludzi, którzy mieli po 14, 15, 16 lat i oni spotykali się w świetlicy wiejskiej i założyli kabaret i myśmy wystawiali tam regularne spektakle, wyobraźcie sobie, które przyciągały lokalną telewizję. To było coś nieprawdopodobnego, że można było i można coś takiego robić w takich małych społecznościach.